Przypomnijmy, że ten as myśliwski II wojny światowej, mający na swym koncie najwięcej zestrzelonych samolotów wroga wśród polskich pilotów, odznaczony m.in. dwukrotnie krzyżem Virtuti Militari, po powrocie do kraju został skazany za rzekome szpiegostwo na karę śmierci, zamienioną po kilku miesiącach na dożywocie. W więzieniu spędził 8 lat. Przeżycia Stanisława Skalskiego, który obchodził w poniedziałek 85. urodziny, dziś pod koniec wieku przypominają o dramatycznym okresie, w jakim kraj znalazł się po wojnie, gdy polskimi rękami wykonywano wolę Moskwy. W sfałszowanych procesach skazywano na śmierć oddanych Polsce ludzi. Wielu z nich stracono. Wróciłem do Polski, już po roku aresztowany. 8 lat odsiedziałem. To nawet po 5 latach ważyłem 47 kilo. Miałem kurzą ślepotę, może to też, teraz straciłem oczy, anemię, tam inne choroby i tak dalej. Ale nawet w więzieniu trafiłem na ludzi, więźniów, lekarzy, którzy mnie starali się ratować i pomagać w zdrowiu. Miałem w nieszczęściu dużo szczęścia, spotykając różnych ludzi. I tutaj, niedaleko na Koszykowej, tam był Ubowski w podziemiach, klitki takie z piwnic porobili. Nie o to chodzi, co się tam działo, bo się nic nie działo. Różański Żyd, szef, kanalia najgorszego gatunku, razem z Brystygierową, Fejginami, to wszystko opanowane było przez... To nie byli ludzie dla mnie dzisiaj. Ja rok siedziałem pod karą śmierci. Ja się śmierci nie bałem. Różański mnie wezwał w czasie kary śmierci, powiedział: my już tu mamy wszystkich świadków, że ty mów lepiej, żebyś nie wisiał. Ja mówię: panie pułkowniku, bo musiałem tak go nazywać, pański scenariusz nie wypalił i pan doskonale wie. Ach ty skurwysynu, ten cały język bolszewicki. I podszedł do mnie, plunął mnie w twarz. A ja nic, nawet się nie tylko powiedziałem: ty parchu żydowski. I to do dzisiejszego trzymam wszędzie, już nawet prasa polska mówi: ty prędzej zdechniesz ode mnie, ty kanalię. A jeszcze mu po rosyjsku, bo ja ze wschodu pochodzę, ja tych miotów obrzydliwych to miałem całą falę. On tylko odskoczył, nadusił gusik. To kiedyś przyszedł taki dziennikarz z Gazety Wyborczej tutaj do mnie i mówi: proszę pana, bo od duszy już, to jest kilka lat z tym, dusza to była kanalia, ale on tylko akowców bił. I mówię, że tylko Żydzi was bili. Panie, pan z Gazety Wyborczej żydowskiej, tylko pan trafił źle. Żydzi rozkazywali, oni nie bili, a chamy biły, polska swołocz, to ja panu mówię. I jak pan chce, żebym ja panu zeznawał według żydowskiej nomenklatury, to wypierdalaj pan. I poszedł. I nigdy nic nie napisał.